z Berat. Mieliśmy już rzut beretem nad morze i kierujemy się prosto do miejscowości Vlora. Słuchajcie, takiej Albanii nie spodziewaliśmy się. Naprawdę super, super fajne miejsce. Jeżeli ktoś lubi luksusowe wakacje, to koniecznie trzeba tutaj przyjechać. Przepiękna promenada. Piękna, piaszczysta, ogromna, czyściutka plaża. Luksusowe hotele, restauracje, butiki. Jak lubicie takie klimaty, to naprawdę będziecie zadowoleni. My, no, to nie są nasze klimaty, tak więc przejechaliśmy sobie wzdłuż i wszerz i stwierdziliśmy, że poszukamy spokojniejszego miejsca. Przejechaliśmy tutaj całą tą drogą, tam jest mnóstwo różnych hotelików, większych, mniejszych, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ciasno, wszystko jedno na drugim i nie dało się nigdzie tam stanąć. Pojechaliśmy aż tutaj do samego końca i na końcu znaleźliśmy bardzo ciche i spokojne miejsce. Tutaj jak ta droga się kończy, to zaczyna się właśnie na tym całym półwyspie, na którym nic nie widać, że coś jest, bo tam jest jednostka wojskowa. Więc jest brama, koniec, nie pojedziesz dalej. No wielka szkoda, przepiękny półwysep. Tam w środku znajduje się też punkt archeologiczny i jeżeli Wam się uda, to można na bramie poprosić, żeby ten punkt archeologiczny zobaczyć. My nie możemy obiecać, że Was wpuszczą, ale jak wpuszczą, to odbywa się to w ten sposób, że eskortuje Was samochód z żołnierzami na to miejsce, tam możecie sobie pooglądać, a potem przywiozą Was z powrotem do bramy. Niestety nie można tam robić zdjęć i filmów, tak więc nie możemy pokazać. Nasze kolejne miejsce do nocowania, tuż przy plaży, przy takiej mało ruchliwej drodze. Tutaj zaraz pokażę wejście do morza. Udało nam się znaleźć taki plac, ziemia niczyja. No trochę jest śmieci, ale to jeszcze nic w porównaniu do innych miejsc, więc stosunkowo czysto. I tutaj mamy morze. Zaraz pokażę. Dzień najlepiej zacząć od herbaty, więc Mario już szykuje cały sprzęt i zaraz będziemy robić herbatkę i pewnie jakieś śniadanko.
Enough. Yeah, we got a fire. Wait. Chwilę później zepsuł się nam włącznik do pompy i od tej pory włączamy wodę tak. A Molly ma na wszystko wyrąbane. Leży i ogląda świat. Czy wasz pies też tak rozkłada nogi, gdy odpoczywa? Tu niestety musieliśmy trzymać ją na sznurku. Nie tylko ze względu na przejeżdżające czasem samochody, ale i nachodzący pod jej nosem inwentarz. Jak znaleźliśmy to miejsce, to właśnie byliśmy nieco zaskoczeni, że tu trawka taka jakby wykoszona, a za parę godzin przyszły do nas te kosiarki. Molly chciała je wszystkie pogonić, nie wiem kto byłby bardziej zaskoczony. My na widok tych owiec czy właściciel tego poletka. To dla nas wydawało się jak ugór, a okazało się częścią jego pastwiska. Trochę był zdenerwowany na początku, ale pogadałem z nim na migi, że tylko na jedną noc, a potem podarowaliśmy mu znany polski napój i zostaliśmy trzy. A później pomogłem mu karczować to poletko. Moja pozbierała śmieci, w życiu tam tak czysto nie było. No właśnie, przyjeżdżając do Albanii, musicie być gotowi na wszechobecne śmieci. Nie wiem, czy będziecie mogli spać dokładnie w tym samym miejscu co my, bo jednego dnia przyjechali kupcy oglądać, ale wzdłuż tej drogi jest mnóstwo miejsc do przenocowania.